Niebieska flasza, takim tytułem, pojawiła się wystawa, która miała kilka takich powodów do zaistnienia. Jeden to to, że dość często staramy się pokazywać zasoby naszego zbioru fotografii, gdzie ważną pozycję stanowią dzieła takiego nurtu piktorialnego, szczególnie w wykonaniu artystów zajmujących się fotografią, którzy reprezentowali środowisko lwowskie. Do tych należał właśnie Henryk Mikołaj, znany w całej Europie w swoim czasie, na początku XX wieku artysta i nauczyciel akademicki. Jednym z jego najbardziej znanych dzieł jest Niebieska flasza, której tytuł zapożyczyliśmy do hasła wystawy. To jest praca wykonana w technice wielobarwnej gumy, jednej z technik specjalnych, które opracowywali piktorialiści, ponieważ ich głównym motywem było przekonanie instytucji i opinii publicznej o tym, że fotografia może być sztuką, a więc uważali za konieczne, aby nadawać wytworom fotografii charakter rękodzieła, charakter dzieła osobistego i unikatowego. Powstanie tej pracy, rok 1914, sygnalizowało okazję stulecia od czasu jej powstania, więc to był jakiś też powód do tego, żeby ją pokazać w otoczeniu pewnych zjawisk, które świadczą o renesansie pewnego sposobu myślenia o fotografii charakterystycznego dla piktorializmu. W wystawie pokazujemy kilka prac jeszcze Mikołaja. One zajmują pierwszą salę i to stanowi jakby wstęp do wystawy, która stawia pewien problem. Jaka jest pozycja tego typu fotografii dzisiaj? Jaką rolę ona może pełnić w sytuacji kultury, jak to się mówi, postmedialnej, czyli generalnie opanowanej przez narzędzia elektroniczne, zapis cyfrowy, komputery, internet i te wszystkie metody przetwarzania i tworzenia tej ikonosfery, która nas tak szczelnie otacza. Jest to swoisty dialog pomiędzy tym niezwykłym dziełem, jakże ważnym dla historii polskiej fotografii, dziełem niepozornym, ową niebieską flaszą, no i grą wyobraźni dzisiejszych twórców. Bardzo ciekawa jakby prezentacja, wzbudzająca z tego co wiem bardzo żywe reakcje i emocje.